Jak to było? Chodźmy tylko po coś do jedzenia. Skoro nie ma dwóch queenów, to było jednego. Boże, nie powiem, bo to jest teraz moment, w którym wszyscy kwiczą. Aj, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Patrzcie. Jaka czereśnia. Nic nie pryskane. Nasze własne, prywatne. Wychodzę z domu, mam. A ślimaków to jest jakaś plaga. Uwaga, uwaga. Jakby takie déjà vu, déjà vu, déjà sre, nie? Jakoś tak? Tu jest wszystko, czekajcie. To muszę zaraz wysłać do paczkomatu. To możemy założyć na łeb. No woda do picia tu może być. Dobra, torebka nie leży i awaryjnie kabel do nawigacji, bo możemy się zaraz rozładować. I niestety się nie przygotowałam. A ja jestem tutaj. I dzisiaj jest znów pieczareczka, bo mamy 25. Wczoraj to było nawet 28. Jutro ma być 15. Ja nienawidzę tego, no tego to nienawidzę, żeby tak kulturalnie się to robiło, nie? A nie nagle tak 10 w dół, 20 do góry, no przecież... Crazy. Po prostu crazy. Dobra, jedziemy. Wy już po tytule filmu wiecie, gdzie ja jadę, ale muszę na chwilę iść do Biedry, bo... Czekajcie, gdzie wsadziłam kluczyk od samochodu? Bo nie mam nic do jedzenia, trochę mnie nie będzie. A McDonalda nie ma po drodze. Widziałam, że jest jakiś fajny rzut roślinek na promocji. Znaczy na promocji. W normalnej cenie. I sama jestem ciekawa, czy tu będą. Jaki piękny fikus. Cztery dychy. I co, są pnącza? Ale oczywiście nie ma tego, co ja chcę. Bo one są po 12 czy 13 zł, ale nie ma tego, co ja widziałam. Nie, przepraszam. Jest. Jest. Ja bym powiedziała, że to jest Epi Premium Snow Queen i chciałam jeszcze jedno, ale jest jedno. Jak to było? Chodźmy tylko po coś do jedzenia. No właśnie, chodźmy po coś do jedzenia. A Brazile są bardzo ładnie wybarwione. A ja mam dwa takie duże, bardzo dobrze u mnie rosną. Potrzebujemy czy nie? No oczywiście, że nie, nie? Widziałam, że gdzieś indziej w Biedronkach to jeszcze mają Stindapsusy. No tu tak... Bidnie widzę. U mnie zawsze, jak jest coś na necie, to u mnie jest najmniej. Widzicie? Zawsze, zawsze. Dobra, biorę te dwa. Brazila i tego Snow Queena. Chciałam dwa Snow Queeny, ale skoro nie ma dwóch Queenów, to biorę jednego. Dobra, ej, coś do jedzenia potrzebuję. Dzisiaj będzie bardzo niezdrowo. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Wzięłam aż dwa słodkie. Ja. A co? W ogóle ktoś mnie widzi? Czy zasłaniam wszystko? Najważniejsze są kwioty. Przyszłam po coś do jedzenia, najważniejsze są kwioty. Dzisiaj miałam ochotę na taką bardzo niezdrową rzecz, dlatego że mam pierwszy dzień okresu. I naprawdę tak mnie wzięło, że nie ma zmiłuj po prostu. Mimo, że dzisiaj dostałam, no to wiecie, człowiek jest taki napompowany, ale mówię, dobra, wejdę na wagę, zobaczę, co się dzieje. I dzisiaj było 67,7. Zostało mi do 64 niecałe 3,7, tak? To jest waga, w której ja się dobrze czułam, jak stoję w lustrze, to se ja patrzę w to lustro i se mówię, tak Karolina, możesz tak wyglądać. Jest git. No i w ostatnim czasie nie pokazuję wam prawie nic do jedzenia przez te remonty, które są. Tu zaraz będziemy robili to gruntowanie w salonie, może malowanie u góry już, także to wszystko przez to. Także wrócę do tego na pewno, spokojnie, tylko no jak widzicie, nie wszystko naraz. Jak widzicie ten karton, to jest ten sam karton, w którym przywiozłam Janusza. I teraz jadę po drugiego króliczka. No rzeczywiście nie chcę popełnić tego samego błędu, który miałam przy szynszylu, którego miałam w domu. I to był Bogdan. Bogdan żył sam. A szynszyle i króliki, zwierzęta stadne, które no lubią mieć przy sobie kogoś. I tym razem właśnie postanowiliśmy wziąć drugiego króliczka. I to też będzie mini lupek, ale ten mini lupek jest tutaj kawałek za Kleczewem, także mam no w sumie niedaleko. Szukałam na OLX-ie po prostu ogłoszeń
I ten minilupek jest do oddania za darmo. On ma 5 miesięcy, to jest mężczyzna. No i postanowiłam go przygarnąć. Dzwoniłam, pytałam się, wiecie, czy jest zdrowy i tak dalej. No każdy ma jakieś tam swoje, wiecie, problemy życiowe i czasami no trzeba wydać zwierzę. Nie dochodzę, nie dociekam, mnie to nie interesuje. Po prostu stwierdziłam, że przygarnę tego króliczka. Ogólnie u nas w rejonie cena minilupków, gdyby ktoś chciał kupić, to jest tak... No ja najtaniej znalazłam 600, 700. Tak one kosztują. No drogie są po prostu, no nie ukrywajmy. No 700 czy 600 za zwierzaka to jest bardzo dużo. Janusz był tylko za 200 zł. No w porównaniu do tego, co króliki kosztują, no to właśnie to jest mini lupek, który ma normalnie książeczkę. Też był z OLX-a. Pani po prostu też miała dwa króliczki i tam była opisana historia, że ona nie wiedziała, że to jest chłopak i dziewczynka. I po czasie niestety miała małe. No i nie chciała ich drogo sprzedawać, tylko po prostu tak, żeby znalazły dobry dom i dlatego one były po 200 zł. U nas są 4 koty w domu. 3 to są przybłędy, które były. A Bazyl był jako pierwszy i Bazyl to jest właśnie pochodzi... Teraz nie pamiętam, wiecie, czy to było Poznań już, czy to było pod Poznaniem, ale to był chyba lekki Poznań. Taki kawałek Poznania to był. Także Bazyl jest poznaniakiem. Jeżeli ktoś jest z Poznania, poznańska pyra, to ja pozdrawiam serdecznie. Nie lubię Poznania, wiecie? Z całym szacunkiem dla waszego miasta, ale ja Poznania po prostu nie lubię. Są osoby, które potrafią się tak uruchomić, tak zbulwersować. Tyle razy dostałam dosłownie zjebę w komentarzach, że jak ja mogę kuźwa lubić winiary, przecież to dno, nie wiadomo co. Rozumiecie, o co chodzi? Majonez, nie? Takie uruchomienie było w komentarzu, taka wiązanka jakbym, nie wiem, no chciała, nie wiem, komuś matkę gazetą zabić, no naprawdę, no tragedia. I tak samo jest, jak mówiłam wiele razy, że na przykład nie lubię jakiegoś miasta i naprawdę ja od wielu lat nie lubię Poznania. Ja nigdy nie lubiłam Poznania, po prostu nie lubię, no i koniec i kropka. No ktoś może kochać, mieszkać tam od lat i tyle, no przecież Jezus, no jesteśmy różni, prawda? No i kiedyś właśnie też dostałam zjebę w komentarzach, że jak ja mogę, kurwa, nie lubić Poznania, no normalnie. No ty możesz nie lubić Konina, Wrocławia, nie wiem, no możesz, nie wiem, nie lubić wyjeżdżać za granicę, nie wiem, możesz kochać Polskę, możesz jej nienawidzić, nie wiem. Wszystko. Bazyl jest kotem rasowym, no którego kupiliśmy spod Poznania. I wtedy pamiętam, za Bazyla daliśmy chyba 950 zł. Nie wiem, czy nie było 1000 albo 1100. Jak przyjechaliśmy po niego, to wyszło 950. Nie pamiętam, ale docelowo zapłaciliśmy za niego 950 zł, nie? Rozumiecie to? 11 lat temu. Ale to Dawid płacił, bo to jemu się zachciało wtedy, także to on płacił. A 11 lat temu 1000 zł to był tak wielki pieniądz, że to ja pierdzielę, teraz też jest dużym pieniądzem oczywiście, ale jednak 11 lat temu czasy były troszeczkę inne i wtedy wartość tych pieniędzy była dużo, dużo większa. I na przykład ja nie rozumiem, jak można komuś napisać komentarz, jak ktoś kupuje jakieś zwierzę, no ja tego typu nie mam komentarzy, ale jak ktoś kupuje jakieś zwierzę, czemu nie wzięłaś ze schroniska? Ja pierdzielę w ogóle, jak można? I teraz jest pierwsze pytanie, czy osoba, która to pisze, ma w ogóle jakiekolwiek zwierzę? Jeżeli nie, no to dalej niech zapierdziela i bierze zwierzę ze schroniska. Jeżeli ma zwierzę rasowe i nie ma ze schroniska, ale komuś pisze, no to też niech zapierdziela i bierze ze schroniska. A jeżeli ma ze schroniska, no to jest trzecie pytanie, jakim prawem w ogóle można do kogoś takie coś napisać? Czemu nie wziąłeś psa ze schroniska? No kuźwa, no bo ktoś ma ochotę wziąć rasowego, to kupuje sobie rasowego. Jeżeli ktoś ma ochotę wziąć ze schroniska, no to miło, oczywiście, ale to nie jest tak, że wiecie, no jeżeli ktoś kupi rasowego, no to też jest gest, tak? Kupujesz zwierzę, chcesz je przygarnąć, chcesz nim być, chcesz nim żyć, chcesz poświęcić mu jakąś część swojego życia, no bo takie zwierzę też będzie długo żyło na przykład, tak? Mówimy o kocie czy o psie. No ja ostatnio wyczytałam, że koty domowe to nawet do 20 paru lat potrafią żyć, jak nie są takie wybiegowe. Czekajcie, jak ona ma... Dobra, nawet nie chcę mówić kto, ale ostatnio właśnie też jedna osoba na YouTubie kupiła sobie kota brytyjskiego. To było już kilka miesięcy temu. I też ja tak wchodzę w te komentarze i tak do schroniska nie mogłaś iść. A czemu nie poszłaś do schroniska? No matko boska, no okej, jest wiele nieszczęść. Słuchajcie, to co teraz powiem, to też może być... Dobra, nie porównujemy zwierząt do dzieci, ale na przykład... No skoro ludzie piszą komuś, czemu nie wzięłaś ze schroniska, to dlaczego idziesz i płodzisz dzieci, a nie bierzesz z domu dziecka? No przepraszam, ale no tak? Dla mnie to też tak, takie samo jest. No dlaczego płodzicie dzieci, a nie bierzecie z domu dziecka? No właśnie, te dzieci też są nieszczęśliwe, tak? No właśnie.
jak żyję na YouTubie, to nie potrafię zrozumieć tych zwierząt, bo na przykład u mnie w otoczeniu na przykład nikt nie przyszedł, nie zapytał się, ej, czemu wzięłaś kota z podwórka, trzeba było sobie kupić rasowego i na odwrót. Nikomu nic do tego, ważne, żeby to zwierzę było szczęśliwe. I na przykład ja znam osobiście osobę, która wzięła drugiego psa ze schroniska, bo jeden umarł już, no po prostu odszedł za tęczowy most ze starości. Po prostu był już, chorował też i był już tam chyba 14 lat miał. I wzięli drugiego pieska. I ten piesek był młody. I jest tak niedobry. To był młody piesek. I jest tak niedobry, jest tak groźny, jest tak agresywny, że to jest po prostu szok. Także to nie jest powiedziane, że jeżeli ktoś weźmie, wiecie, pieska ze schroniska, no to on będzie wdzięczny, tak? Różne są sytuacje. Zwierzę jak człowiek, każdy inny, więc to nie jest też powiedziane, że jeżeli ktoś sobie weźmie psa ze schroniska, no to on będzie, wiecie, łagodny, grzeczny, ułożony, wdzięczny. No oczywiście może być jak najbardziej i tak samo jest w drugą stronę. Jak kupisz rasowego od kogoś, też nie jest powiedziane, że skoro dasz za niego na przykład tysiaka, no to on będzie, wiecie, wdzięczny ci pod niebiosa i będzie milutki dla wszystkich i tak dalej. No każde zwierzę ma charakter i nieważne skąd jest wzięte, niestety może się tak zdarzyć. Ja znam osobiście właśnie takie osoby, które mają właśnie teraz drugiego psa ze schroniska. Jest tak mocno agresywny, że takiego, no coś strasznego, naprawdę coś strasznego. W krótkim podsumowaniu tego mojego monologu, ja uważam, że takie komentarze nie powinny w ogóle padać. Słuchajcie, jest 29 stopni. To jest coś strasznego, ja jestem tak spocona. No jestem bardzo spocona. I jak widzicie, siedzi ze mną w bardzo podobnym kolorze. I wiecie, jak on ma na imię? Adolf! Już mu nie zmieniamy tego imienia. Adolf, czeka cię niezła ekipa. No jesteś w stresie. Pani też taka kochana, uczuciowa. Naprawdę, i piesek był, i wszystko było. Że tak powiem, nie to, że weszłam i wyszłam z tym królikiem, tylko rzeczywiście długo ze mną porozmawiała, zrobiła taki lekki wywiad, dochodzenie, wcale się nie dziwię. I nie takie, wiecie, bezczelne czy coś, ale no się nie dziwię, nie? Bo zależało jej naprawdę, żeby to była, wiecie, no jakaś rzetelna osoba, tak? Chociaż, no wiecie, ktoś przychodzi niby jest rzetelna, może się okazać, że i tak jest, nie wiem, no jakąś świnią, wiecie jak to jest, nie? Ty się pokażesz do kamery, czy ty masz za duży stres? Co? Czy ja mogę na chwilkę? Zobaczcie, taki duży będzie Janusz. Ojejkuś. No musimy się miłować, wiesz? Będzie fajnie. Obiecuję ci. Będzie fajnie. Jest bardzo łagodny. Chodzi po domu tak jak nasz Janusz. Nie ucieka, nie boi się. Pani mówiła właśnie, że zachowuje się jak piesek. No i on ma 5 miesięcy. Nie bój. Nic ci nie będzie. Dwa kwiaty sobie kupiłam w Biedronce. Nie mówiłam wam, że właśnie od dwóch... Nie, od 3 dni zaglądam Januszowi w genitalia i wychodzi, że Janusz. Zobaczcie, tak wygląda Adolfik. I powiem wam, że wszystko mu tu dałam. Wodę, jedzonko, kuwetkę. Ej, uwierzycie, że przez całą drogę w tym kartonie nie wyszedł. W ogóle nawet nie miał, znaczy nie to, że w ogóle nie zaglądał do mnie, kukał do mnie, ale ani razu nie wyszedł i ani jednej kupy nie zrobił, rozumiecie to? To jest szok. To jest szok. I zaraz mu tu zrobię większe i powiem wam, że z racji dzisiejszego stresu, bo to jest dla niego ogromny stres, nie pokazuję mu dzisiaj Janusza ani kotów. Niech on po prostu ochłonie, on ma zbyt dużo emocji. I jutro ze spokojem wszystko sobie zrobimy. Adolfik, witaj w domu. O matko, no na pewno jest ci smutno. Ja się wcale nie dziwię, nie przejmuj się. Zobaczysz, będzie cudownie. I dzisiaj jest on tutaj u Laury w pokoju i zrobiłam mu pięterko wyższe. I niech się wycisza. Dajmy mu dzisiaj święty spokój. Naprawdę ma dużo emocji. A ten koniec jest naprawdę spoko. Bardzo fajny. Możecie, widzicie, tworzyć różne rzeczy. Nawet jakbyście chcieli, nie wiem, na niższym piętrze zrobić jakąś taką półeczkę. No to też można. Tylko trzeba więcej kojca wtedy kupić, nie? Ale nie wiem, czy nie zamówię jednego, który jest z całej siatki i wtedy pomieszam trochę siatki i trochę białego, żeby było więcej, bo tak mają dwie furtki, żeby było widoczne, a tak mi się wydaje, że jest za bardzo zabudowany, więc kupię trzeci i będzie z samej siatki i wtedy im więcej porobię. Także Adolfik, idę powiedzieć Januszowi, bo on nic nie wie. Janusz, twój brat to nie jest Ryszard.
Ryśka, chcesz wyjść? Nie, bo jak on biega, to wiecie, trochę przymykam drzwi, żeby nie fiknął ze schodów. Chociaż jak widziałam na filmikach, to króliczki fajnie mogą opanować... O Boże, nie powiem, bo to jest teraz moment, w którym wszyscy kwiczą. Kocham ten widok. Kocham ten widok. Także Janusz, taka informacja dla ciebie, że brat już jest w drugim pokoju. Ma lekki stres. Ty jeszcze nie wiesz, ale też masz stres. I jutro będzie zapoznanie. O, się wyłożył. Jutro będzie zapoznanie, Janusz. Jutro. Janusz, nie wiem, gdzie mam telefon. Nie widziałeś mojego telefonu? Idę zobaczyć. Bo ja nie wiem, czy... O, Malwinka, idź. Twój przyjaciel jest. Janusz, co ty się tak wyłożyłeś? Malwinka. Janusz, wstawaj. Co tak leżakujesz? Kic, 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 kic. O, patrzcie, jakie brykanie. Jakie brykanie. Janusz, mam nadzieję, że się dogadacie, co? Dużym plusem jest to, że tamten jest łagodny. Ty też. Wiesz? No Janusz. Jakie nogi rozkraczone, patrzcie na to. Widzicie te dwie nogi? O nie! Właśnie kończę edytować dzisiejszy film i myślę, że nie zmienia to faktu, że jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry. Ja zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Cześć! Understand that we get one chance, you.